Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Batmana Arkham Origin. Jest to odcinek 12 i skończyliśmy w tym miejscu, gdzie pobiliśmy ludzi w maskach i tym podobnych takich zbirów. I oczywiście uprzedzam, to nie koniec, Subnautica będzie na moim kanale, spokojnie. Potrzebna jest jakaś odskocznia. Czasami myślę, że Batmanik, bo mamy taką serię, to myślę, że akurat jego można byłoby skończyć. No i przechodzimy do następnej lokacji. Ich mam pobić czy co? Dobra, pobijemy ich. To są policjanci, ale oni są skorumpowani, więc... Dobra, to trzeba specjalnie zrobić, tylko najpierw tego. Podoba mi się mechanika walki w Batmanie. Ona jest dobra. Nie mogę powiedzieć, że jest zła. Znaczy, nie grałem w dużo gier tego typu. Nie wiem jak jest w innych, ale w tej mi się podoba. Jako ten tarczownik. No nie na tego chodziło, ale dobra. Ten ma jeszcze broń tutaj. Dawno nie grałem w Batmana, więc trochę już nie pamiętam. Dobrze, jakoś wyszło, teraz jeszcze to trzeba pokonać. No. Gdzie dziecko płacze? Hej. Co jest? A to jest jakiś bait, no. Jakaś kobieta, kurde. Ona była na początku, w pierwszym odcinku ona była. Trying to collect the bounty. That's just a consolation prize in case you fail the test. Test? I don't have time for this. Somewhere in New Gotham an innocent man is about to die, and we both know you won't allow that. So the question is, can you find him, Batman? Okay, zabawa. Can you save him? Znajdź niewinnego człowieka, to jest on. Ustaw jako cel. Daleko. Mogę do niego polecieć? No tak średnio bym powiedział. Dobra, to ja tam do niego polecę i będziemy się widzieć jak już tam będę, bo nie widzę sensu pokazywania wam jak tam lecę. Dobra, już dolatujemy w to miejsce. Ale tutaj ja nic nie widzę takiego nieciekawego. Zaraz zobaczymy. O, to jest tam na dole. Okej, coś tu jest. Kamera tu jest. Tu jest, tutaj krzyczy. Dobra, sobie wejdziemy tutaj, zobaczymy jakie tu będzie niespodzianka dla nas przygotowana. O kurczę, ktoś tam wisi sobie. A nie, nie mogę go wziąć. No to panie, jak teraz ciebie zdejmę, to umrzesz, to musisz trochę poczekać. Tu gdzieś idzie jedno. Okej, jakaś zagadka to jest. Ojejku, ja nie pamiętam jak to się rozwalało. To jest drugie jeszcze, tu jest jeszcze drugie. Oho, dobra. Już wiem jedną rzecz, chyba wiem. Tutaj by się przydało wejść, tylko no nie mam jak. A dobra, tutaj jest. Dobra, jedną wyłączyliśmy, nie jest tak, nie jest źle. I teraz... Ojeju! Jakiś ninja!
Dobra, tego się nie spodziewałem. Nie lubię walczyć z ninjami. Szczególnie, że dawno nie walczyłem, oni są dosyć szybcy. Jakąś taką różową smugę rzucają. Jak unikają. A schodzę trochę z życiem. No to jest trochę za trudne jednak, jak się długo nie gra w taką gierkę. Oni w ogóle mają życie czy nie? Dobra. Ta się zbagowała, dobra. Próbujmy sobie tak skończymy. Tak najłatwiej jest po prostu, po co się przemęczać. Dobra, życie nam się uleczyło, że tak powiem. Nie, to było 7. Tak, nie, jaki to był przycisk? No, na scrollu najlepiej 9, nie, to nie 9. 8. Jak ktoś kojarzyłem, że 7, ale nie. Jednak nie. I sobie teraz elegancko przejdziemy na drugą stronę. Tutaj też nam wyskoczą ninja nie wiadomo skąd, bo tu nikogo nie ma. Nie, z pasją. Jest różnica jednak. Chodź tu któraś. Dobrze walczą. One są trudniejsze niż taki normalny rycerzyk. Mają trochę więcej życia ewidentnie, bo trzeba trochę więcej naklikać się. To się czuje, trzeba się trochę więcej naklikać. Teraz sobie zdejmiemy elegancko tego typa, tylko gdzieś mi ta lina zniknęła. Ale dobra, sobie damy tutaj na ósemce. Ciach. Bezpiecznie? Bezpiecznie. Please, don't hurt me. Who did this to you? They were all covered up, like ninjas. Shiva. Who? Where are they now? I don't know. My partner shot one of them and split. They finished stringing me up and took off after him. You should call the precinct, have them send a car for you, then find some place to wait. Will do. Thanks. No, pomogliśmy jednemu policjantowi znaleźć ślady krwi. Ojejku. A dobra, to jest fajne. Pomogliśmy temu policjantowi. I oni teraz wiedzą, że my jednak nie jesteśmy tacy źli. Tu coś jest. Bardzo lubię ten tryb detektywa. W sensie w takiej wersji. Tu się możemy zabawić naprawdę w detektywa. Czy tu coś jeszcze? Nie, już nic nie ma. To możemy sobie stąd wyjść. Dobra. Jest jedna próbka. Znaczy próbka, no to DNA. No nie, tutaj się wplątałem teraz jakąś misję poboczną. Trochę to nie chciałem, jak mam być szczery, ale... Ale trudno, jak już jest, to trzeba zrobić. A tu jest napisane, żeby nie wchodzić. Łamiemy zasady. A potem wynika z tego, że Batman jest zły, ponieważ łamie zasady. A policjanci nie lubią, jak się łamie zasady. Ojejku, ile tego jest? Gdzie on się... Pobieg, kurczę. To serio był jakiś ninja. Ej, to serio był jakiś ninja. Przysięgam, jak on tak skakał. To trochę naniszczymy, po co mam nas śledzić, prawda? Nikt nie lubi być śledzony. Nawet Batman. Mimo maski.
No i mamy. I'm too late. Bo nie będziemy teraz walczyć, to by było ciekawe. Because you wouldn't. He was corrupt, a murderer. But there's no justice in this. What do you know of justice? Behind bars or beyond them, these people never change. As long as they live, Gotham is stained. This isn't the way. And here I thought you might understand. Still, the test must continue. Meet me at Sheldon Park. Nigdzie nie idę. Nie. No, żadne przestępstwo w toku. Idę do głównej misji, więc tak jak mówię, no lecę do głównej misji i już będzie po cięciu, jakby, jak tam dolecę. Dobra, dolatujemy w to miejsce. I tu będzie za dymo. Będzie trzeba ich pokonać. Dobra, jest pierwsza ofiara. Zdejmijmy go po cichu. No po cichu, bo nie ma po co jakby zwracać na siebie uwagi, wiadomo. Po cichutku damy sobie z nim radę. Tu jest snajper jeszcze, no to z nim nie chcemy zbytnio zadzierać, to sobie pójdziemy tutaj, 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 tutaj i sobie wskoczymy w to miejsce. No niestety zwróciliśmy na siebie uwagę. Miało wyjść inaczej, jak mam być szczery, no trudno. No nie wyszło, odnalazłem zagadkę. Zagadkę, no znajdźkę, że tak powiem. Oni mnie nie widzą przecież, no szanujmy się. Nie mogą mnie widzieć. Ale ich jest trochę więcej. O, tu by można było rzucić kulkę. Chwilę, jak to się robiło? Trochę nie wyszło, tak jak miało wyjść. No z tym jest lekki problem, z walką. Ale chyba mnie zgubili. Nie. Kurczę, bo już mi mało życia zostało w sumie. Trochę przypał. Nie to się spodziewałem. A jeszcze kogoś tu trafiłem. Ilu? Ilu zostało? Dwóch? Dobra, już jeden został. No powiem tak. Myślę, że to życie jest trochę więcej, jak mam być szczery, że trochę mniej obrywam. Minus tego, że dawno nie grałem w Batmana. I tak to się skończyło. Że prawie żem zginął. I've isolated the electromagnetic signal on electrocutioner's gloves. You can track him with your scanner now. A bit late, Alfred. I'm about to get my hands on Black Mask. And maybe the Joker, too. Right, well, it's ready to go, should you need it. Dobra, tutaj mamy wejść. To jest nas
nasz cel podróży. My tutaj wchodzimy. Jest jeden z bronią. Baseball z bronią. Ale mogą mieć tej broni więcej. Ten z tą bronią jest idiotą, bo zamiast do mnie strzelać to stoi. Ale mi to nie przeszkadza. Dostanę od kogoś zaproszenie na Steama. Nie wiem od kogo. Ale trudno. Nie wiem, czy wam się wyświetliło w ogóle, że dostałem od kogoś na Steama zaproszenie. Nie wiem. Ale nie o tym. Teraz walczymy. Teraz walczymy o sprawiedliwość. Dla Gotham. No, gdzie jest tą bronią, panie? Ani razu, żebym nie oberwał. To jest to. Znaczy, nic tu nie mogę zrobić. Szkoda. Gdzie on teraz iść? Tam jeszcze są. O kurczę. No z tym może być problem. Nie, tego nie można zniszczyć. Coś miało na mnie zadziałać. O, nie będziemy wchodzić głównymi drzwiami, bo jest to samobójstwo, że tak powiem. A sobie wejdziemy tędy. Zejdźmy stąd. Wejdziemy tędy, bo jesteśmy niezaproszeni, więc nie będziemy wchodzić oficjalnie, nie będziemy przeszkadzać jakoś specjalnie. Po prostu sobie wejdziemy tędy. Co to jest? Dobra. Najpierw to zhakujemy. Znaczy nie będziemy hakować tego, tylko... No nie mogę tego użyć. Czort wie dlaczego. O, teraz możemy. Zeszło, kto ma broń? Ty masz weapon. Dwóch jest bez broni. To jest unieszkodliwione. Czy tam coś jeszcze stoi? Nie wiem. Nie, dobra. Zejdziemy sobie. Na tego zaatakujemy. Miałem go zaatakować, no nie wyszło. No. Chodź. Przepraszam, że mało mówię jak walczę, ale się skupiam na grze. I tak dlatego, dlatego mało mówię. Się skupiam na tym, żeby nie oberwać. No teraz oberwałem. Akurat no nie wyszło. No ale trudno. Jakoś sobie poradzimy. Ciągle nam chcą przeszkodzić. Ale my się nie martwimy. Kurczę, nie przeszkadzajcie mi, ja muszę to skończyć. No i mi żeś kombo zepsuł, panie, no. A miałem takie ładne... Jeszcze czymś we mnie rzucają. Ja rozumiem, że jestem niezaproszony na tą imprezę, na tą libację, no ale... No gdzieś są granice, no. Ładnie by mogli powiedzieć, nie jesteś tutaj zaproszony. No, rzucają we mnie, to wiadomo, że nie wyjdę, no. Dobra. Muszę włamać się, no. A gdzie się mam włamać? Tutaj się chyba mam włamać, dobra. Chyba tak. It says here he had prolonged QT syndrome. Anything that raises his heart rate could trigger cardiac arrest. Cyanus was having the Joker followed. These photos show him obtaining chemicals used in making explosives. If I find Cyanus, he'll know what the Joker's planning. Sir, I found the security codes you were looking for. You have access to the building now. No i elegancko. I hajs jest. Byśmy sobie wzięli, gdyby nie to, że jesteśmy milionerami.
sejfu można wejść? Nie, a tam jest jeszcze więcej hajsu. O, zagadeczka, ale chyba coś źle wszedłem, tak mi się wydaje. Coś chyba, że mi źle wszedł. Chyba nie tutaj miałem wejść. No, ale się rzucało to w oczy akurat. To gdzie ja mam iść? Tutaj coś jest. Tutaj mieliśmy. Looking through Sionis's files, I found reference to a chemical similar to the compound you need for your glue grenade. I'm going to try to synthesize it in our lab. If it works, I'll have a prototype for you as soon as the resin cures. Good. I'll need it. The more I learn about the Joker, the more I realize there's something very different about him. Więc my się tutaj zhakujemy. Oczywiście elegancko. Chemiczne. No, trzeba trochę lepsze hasło ustawiać, ale nasz sprzęt jest taki, że każdy złamie. Wow. Wow. Nie wiem, co to było. Naprawdę, nie wiem, co to było. Ale to było coś, czego powinniśmy się chyba bać. Tak mi się wydaje. Nie tak gra chciała, żeby to spowodowało u mnie niepokój. Szczerze, lekko spowodowało, ale się teraz nie boję. Okej, okay, widać, że tu jest kolejna gruba libacja, już tak to nazwę. Więc tą grubą libację, żeby już nie przedłużać, zostawimy sobie na następny odcinek. Mam nadzieję, że ktoś do tej pory dotrwał. Chwilę, gdzieś tu musi być jakiś punkt zaczepienia. Ale nie widzę, więc pożegnam się tutaj z wami, stanę sobie grzecznie, żeby mnie nie będą widzieć. Więc tak. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Ja się z wami żegnam. Subnautica będzie już niedługo. Do usłyszenia. No i cześć.